Jeżeli stawiasz swoje pierwsze kroki na uniwersytecie tak jak ten pies, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Bombs away. Split now! W tym czasie wszyscy studenci powinni zaliczyć egzaminy kończące semestr, po czym cieszyć się słodką wolnością. Zaliczenia przedmiotów mogą być różne, zaczynając od egzaminów pisemnych, przez egzaminy ustne, a kończąc na projektach grupowych lub samej obecności, na którą trzeba zwracać szczególną uwagę. Takie informacje znajdziecie w sylabusie konkretnego przedmiotu. Dla tych, którym nie udało się zaliczyć egzaminu oraz poprawki, przysługuje tzw. warunek – ostatnia deska ratunku studenta. Jednakże wiąże się ona z obowiązkowym powtarzaniem przedmiotu. Warto się jednak postarać o dobre oceny, ponieważ dla najlepszych studentów przysługuje stypendium rektora. Progi stypendialne są zróżnicowane w zależności od kierunku i dzielą się na niższe oraz wyższe. Hey fellas! Look what I found in my pocket! Look! A year's salary right here! What I call them? Fun coupons! See that? A fun coupon! Come on, Mr. Jumbie. Dla głodnych nowych doświadczeń oraz życia w obcym kraju mamy dobrą wiadomość. Program Erasmus daje możliwość studiowania poza granicami Polski przez semestr bądź cały rok akademicki. Natomiast jeżeli wolicie zostać w naszym kraju oraz mimo wszystko zdobywać nowe doświadczenie, program MOS jest właśnie dla Was. Wystarczy sprawdzić na stronie uniwersytetu, które uczelnie współpracują z naszą uczelnią oraz wybrać coś dla siebie. Każdy student pierwszego roku powinien przejść bojowy chrzest, inaczej mówiąc, słynne otrzęsiny. Wiele toruńskich klubów organizuje co roku takie imprezy, więc warto wziąć ze sobą nowych znajomych i wytańczyć cały ten stres związany z nowym miejscem lub samym studiowaniem. A na koniec roku możecie bawić się z nami na juwenaliach.